Bełkot wieczorową porą. Dzień dobry Państwu. Lato przywitało nas pogodą kapryśną, bynajmniej nie letnią. Instytuty meteorologiczne raz po raz wydają ostrzeżenia o nadchodzących burzach, nawet z gradem. Kto by pomyślał, z końcem czerwca. Ale my i tak jesteśmy przygotowani, bo mamy w zanadrzu zasób historii do oglądania, przeżywania, smakowania. A one są odporne nawet na największe wahania w pogodzie. I już układamy plan seansów na najbliższe dni. My, to znaczy starszy planista z konsoletą w dłoni Paweł Kwiatkowski i młodszy planista, referent w zarękawkach Wiesław Kot. Dzień dobry. Dzień dobry. Życzenia świąteczne od inkasenta. Dziękuję. Wesołych świąt. Śledzie się pojawiły na Grochowie na teres polskiej. Zobaczymy, ile tu się nabiło. Najpierw to, co najpilniejsze, a więc premiery nadchodzącego weekendu. Komedia amerykańska Jestem taka piękna z wykrzyknikiem. René w tej roli Emmy Schumer, która rutynowo obsadza lekkie komedyjki w typie Babskie wakacje, to nowojorska dziewczyna wyhamowana z bardzo powszechnego powodu, mianowicie nie jest piękna, atrakcyjna, ani przebojowa też nie jest, choć się stara. Na przykład próbuje wysmukleć na siłowni, co kończy się zawiązaniem akcji filmu. Otóż przetrenowana spada z rowerka, stuka się w głowę i coś tam się jej przestawia. Skutek jest taki, iż widzi siebie samą daleko piękniejszą niż jest w realu. A skoro tak, to w drodze do kariery w macierzystej firmie kosmetycznej znikają nagle wszelkie ograniczenia, ale ta historia ma i rewers, bowiem René, która była brzydką, ale jednocześnie miłą myszką korporacyjną, w miarę pięknienia zmienia się w rekina. Cóż, kariera jest dla pięknych, ale i dla bezwzględnych dam. I have a crazy idea. Let's be honest for a minute. No matter how many times we hear, it's what's on the inside that matters. Women know deep down, it's what's on the outside that the whole world judges. You okay? I'm just like dealing with low self-esteem and like I want to punch you right in your dumb face right now. Do you have every rib that I have? Film Izabel i mężczyźni. Francuski komediodramat, bo tylko taki gatunek udźwignie rozterki samotnej rozwódki i matki przekonanej, że w miłości nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Tytułowa Izabel, Juliette Binoche, to paryżanka, więc z nawiązaniem licznych i odpowiednio sprofilowanych kontaktów po linii damsko-męskiej nie powinna mieć problemów. Ale kiedy się nie ma wielu złudzeń, z grubsza wie się, czego od mężczyzny oczekiwać i ma się coraz mniej czasu. I wtedy grono fatygantów nie okazuje się przesadnie szerokie. Nawet w Paryżu. Z tym, że Izabel trafia się obiecujący okaz w osobie Vincenta. Ale i on jest w pewnym wieku, po przejściach i ma do zaoferowania kobiecie taką samą huśtawkę, jak ona jemu. No to sobie pogadają. W filmowym epizodzie Gérard Depardieu, na co biedakowi przyszło. Je pense qu'il va chercher à vous revoir. Je t'admire. Tu m'enchantes, mais j'ai une femme extraordinaire. Je me disais que c'était un salaud et jouissais. Kolejny film z tej samej serii to Ava. Francuski komediodramat o i dla nastolatek z morałem. Dramat polega na tym, że Ava generalnie nudzi się w życiu, a już bardzo nudzi się w czasie rodzinnych wakacji w kurorcie nad Atlantykiem. Niespodziewanej ostrogi dostaje dopiero wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, iż zaraziła się tajemniczym wirusem. Niewiele o nim wiadomo, poza tym, że powoduje chorobę terminalną. I Ava nabywa przekonania, że wkrótce będzie się żegnać z tym padołem. Czasu zostało tyle co nic, więc teraz należałoby wycisnąć wszystko z każdej minuty. I jak dotąd narzekała na długie, puste godziny, tak teraz nieustannie nadrabia straty w niedoczasie. Żyje na pełny regulator, zwłaszcza, że ujawnia się chłopak, który chciałby dzielić z nią to tempo. Morał?
Cóż, wszyscy jesteśmy terminalnie chorzy na życie. Tylko rzadko sobie o tym przypominamy. Je pensais y être préparé, mais ça m'a fait un choc. Est-ce que mes rêves vont disparaître aussi? Ça va, ma chérie, tu passes un bel été? Je voudrais que ce soit le plus beau de ta vie. Mamy nadzieję, że wreszcie w ten weekend wejdzie film Na głęboką wodę. Mówiliśmy już o nim, ale dystrybutorzy rzucają nas na głęboką wodę i dość swobodnie przesuwają daty premier. Więc dwa słowa o filmie Na głęboką wodę raz jeszcze. Donald, w tej roli Colin Firth, jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieciaków oraz mniej szczęśliwym biznesmenem. Rodzinny interes, który odziedziczył, zmierza właśnie wielkimi krokami ku plajcie. Rzucić się w wir nowego biznesu, zaryzykować? Ależ Donald tego nie umie. Cały zrobiony jest z rutyny, z nawyków, z drobnych domowych rytuałów. Nie wie, co to żywioł, co to improwizacja i czym się za to płaci. Właśnie dlatego od tak ze środy na czwartek podejmuje decyzję startu w wyścigu żeglarskim dookoła świata. Sunday Times Golden Globe. Kalkuluje sobie, że to wbrew pozorom najkrótsza droga, by odzyskać szacunek żony i dzieci i zapewnić im do końca życia standard, do jakiego ich przyzwyczaił. Rodzina najpierw myśli, że to żart, potem, że tatuś zwariował, ale w końcu zwycięża opcja niech spróbuje, może jednak nadaje się do czegoś więcej niż kiepskie prowadzenie firmy odziedziczonej po tatusiu. No tylko, że tego eksperymentu Donald może nie przeżyć. A jak przeżyje, no to czy opłaci mu się wracać do rodzinki, która spokojnie patrzy w telewizji, jak tatuś ryzykuje życiem, żeby oni mieli willę z basenem i kablami. Dreams are the seeds of action. We'd all do well to remember that. A single-handed race around the world. I've already sent in my entry form. Are you serious? Alone on a boat for 9 months. You're either drunk or mad. Well, we should have another drink so that we can rule out madness. Film familijny, przygodowy, pod tytułem Kuba Guzik. Jego bohaterem jest tytułowy chłopiec imieniem Kuba. To historia dziecka dorastającego na małej wyspie, oparta na światowym bestsellerze Kuba Guzik i maszynista Łukasz, autorstwa Michaela Ende. Oto maleńka wyspa z jedną linią kolejową, dwiema górami i populacją liczącą 4 mieszkańców. Pewnego dnia listonosz przywozi tam tajemniczą paczkę, w której schowany jest mały chłopczyk. Gospodarze przyjmują go z otwartymi ramionami, nazywając Kubą Guzikiem. Mieszkańcy opiekują się dzieckiem jak własnym. Po upływie 10 lat od tego zdarzenia, jeden z mieszkańców wyspy, a zarazem najlepszy przyjaciel chłopca, postanawia opuścić tę wyspę przy pomocy niezwykłej lokomotywy. I zaczyna się zupełnie niezwyczajny rejs. Jak myślisz, Łukasz, na kogo wyrośnie? Na odkrywcę tajemniczych lądów. Na podstawie hitu autora niekończącej się opowieści. Księżniczka Lisi? Banda dzikiej trzynastki trzyma mnie w niewoli. Każdy facet chciałby taką uratować. Dla dzieciaków w kinach będzie animacja Wielki Zły Lis i inne opowieści. Animacja jest francuska, więc bardziej wizualnie wystylizowana i mniej cukierkowa niż te, które pochodzą od Disneya. A bohaterami są różne zwierzaki, dla których domem jest wiejskie podwórko. Kto by pomyślał, że tyle rzeczy może się wydarzyć między płotem, studnią a budą dla psa. Bonjour, cher public. Nous allons ce soir vous interpréter 3 pièces. Mesdames, messieurs, voici le grand méchant renard. Ah non, c'est la troisième fois cette semaine. Ça suffit. Non, mais c'est parce que j'ai faim, en fait. Je m'en fiche. Kartkujemy prasę filmową sprzed lat kilkudziesięciu, żeby pokazać, iż gadanie i pisanie o filmie też ma swoją metrykę. Oto kalendarz wiadomości filmowych z roku 1927, a w nim ogłoszenie płatne.
artysta filmowy Ignacy Koraj-Czałczyński udziela lekcji charakteryzacji filmowej, czyli szminkowania pojedynczym osobom oraz w kompletach. Wobec niezmiernie zaniedbanej u nas dziedziny charakteryzowania się, z powodu czego szereg artystów, mimo fotogenicznej powierzchowności, wychodzi częstokroć fatalnie na ekranie, praca pedagogiczna pana Ignacego Koraj-Czałczyńskiego oddaje niezmierne usługi adeptkom i adeptom ekranu. Obok ogłoszenia biegnie reklama. Najlepszym przyjacielem każdego artysty filmowego jest komplet szminek lejchnerowskich. Komplet taki, odpowiednio dobrany, jest nieodzownym rekwizytem dla każdego artysty. Żądać wszędzie szminki, pudry i perfumy Lejchnera. Mamy wakacje, to jeszcze nieco swobodnej prasówki na tematy filmowe, ale z czasów PRL-u. Poczytajmy listy, jakie napływały w tych sprawach do radia i telewizji. Oto słuchaczka radiowej Muzyki i Aktualności pisze do redakcji w roku 1958 na temat, który i w naszych czasach pozostaje aktualny. Dlaczego kino tak strasznie podrożało? Piszę dlatego, że lubiłam bardzo chodzić do kina. Na 2 godziny zapominałam o wszystkim. Kto może sobie pozwolić 10 zł za bilet? We dwójkę 20, a gdy jeszcze dzieci będą chciały iść? Nam starszym ta jedyna rozrywka została odebrana. A czy nie wystarczyło 4,50 za bilet? W Bielsku są 3 kina. Tyle miejsca, wszystkie były zawsze zajęte. Nigdy nie uwierzę, że do kina państwo musiało dopłacać. Tadeusz B. z Lubartowa pisał do telewizji na skargę w roku 1982, co następuje. Gdzie się podziały filmy z lat 70., co były wyświetlane w kinie nocnym, w kabarecie starszych panów, w ogóle filmy francuskie, włoskie, hiszpańskie. Na takie filmy to można było czekać i całą noc, i człowiek był ciekawy, i spać się nie chciało. A teraz wyświetlają filmy stare i niemodne, a jeszcze jak coś ciekawego, to kamera zaciemnia tak, że nie można nic zobaczyć i człowiek się denerwuje i wyłącza telewizor i kładzie się spać. Mam nadzieję, że telewizja weźmie ten list pod uwagę i od czasu do czasu wyświetli jakiś film konkretny, godny uwagi. Pewna niepodpisana pani z Radomia w roku 1987 w liście do telewizji poruszała taką oto drażliwą kwestię. Szanowny panie redaktorze, zwracam się do pana w sprawie masowego przekazu na ekranach filmowych. Czy to jest kulturą pokazywać gołe kobiety? To obrzydliwe przyglądać się nagim ludziom. Nie tylko ja, ale większość kobiet protestuje przeciwko takim wyświetleniom. W serialach ze Związku Radzieckiego tego się nie spotyka. Oni są narodem kulturalnym i teraz już wyłącznie wielkimi literami biegnie żądanie. Jeżeli to możliwe, prosimy o zlikwidowanie tych nagości. No to posłuchajmy piosenki z radzieckiej komedii Świat się śmieje, rok 1934. A pięknie żyli, a magowi, a na kastrówce zawsze widzą. I to, co po żydni szagoje, to nikada i nigdy nie propadzą. Pięknie kastrówce szagoje, czyli że zasadniczo pan się musi na tym rozeznać całkowicie, żeby wiedzieć ile i gdzie. Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer. Może pan pisać co tylko pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. Komputer? A?
On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Staramy się słuchać nie tylko tego, o czym w filmach mówią, ale i co grają. W tym tygodniu nie natrafiliśmy na premierową płytę z muzyką filmową, wyjąwszy jakieś trzeciorzędne seriale, ale przecież nieustannie ukazują się reedycje rzeczy starszych i wartych pamiętania. No, bo jakże zapomnieć serial Twin Peaks, choć jest on jeszcze z roku 1990. Temat przewodni, autor Angelo Badalamenti. Już wykonujemy odskok w jeszcze głębszą przeszłość, bo do roku 1961, kiedy to menedżerowie doszli do ostatecznego wniosku, że Elvis Presley nie sprawdza się w gorzkich i łzawych dramatach i nie ma co nim męczyć widowni. Dla Elvisa jakby stworzone są lekkie wakacyjne komedie romantyczne, jak na przykład Blue Hawaii, Błękitne Hawaje. Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly and you are heaven to me. Błękitne Hawaje okazały się najbardziej kasowym filmem Presleya i pierwszym sporządzonym według receptury zabójczo przystojny Elvis na pierwszym planie, dookoła niego mnóstwo pięknych panienek, perypetie miłosne, pejzaże jak z folderu turystycznego, luksusowe wnętrza i piosenka co 10 minut. No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Treść filmu widzów oczywiście nie przemęczała. Oto do Honolulu na Hawajach wraca po służbie wojskowej dziedzic fortuny tamtejszych potentatów, ale zamiast zajmować się prowadzeniem interesów rodziny, woli oprowadzać turystów po zakątkach Hawajów w charakterze przewodnika. Zdecydowała o tym głównie śliczna pracownica takiego biura turystycznego, której chłopiec chętnie towarzyszy. I to tak konsekwentnie, iż rzecz kończy się w ten sposób, iż stają na ślubnym kobiercu w tych słynnych hawajskich wieńcach z kwiatów, a weselnicy tańczą w rytm rock'n'rolla w odmianie hawajskiej. The way she moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loo from the Honolulu, that rock a hula baby of mine. Rock, 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 rock
Błękitne Hawaje przeszedł do annałów kina muzycznego i oglądany bywa dziś raczej przez koneserów i wielbicieli Elvisa, których z latami bynajmniej nie ubywa. Za to największy przebój z filmu znają wszyscy. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Aż się prosi przypomnieć, że i polska piosenka notuje powracający od lat motyw hawajski. Jest piękny kraj, jest kraj jak raj. Tam dziewczę jak ze snu, w miłosnym śnie szeptało mu: Hawaj jest piękny, Hawaj uroczy, Hawaju powiedz mi, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie? Zasłuchaliśmy się w Elvisie i w Hawajach, a tu najwyższy czas na następne tematy. Proszę pana, proszę pana! Proszę pana! Widzisz komputer? Angielska huda. Wieści ze świata filmu. Szykują się zmiany w kadrach Amerykańskiej Akademii Filmowej, której członkowie głosują w kwestii przyznawania Oscarów. Otóż od lat podnoszono kwestię, że Oscary biali przyznają białym, nie licząc się z mniejszościami etnicznymi i wszelkimi innymi. W roku 2012 Los Angeles Times wyliczył, że spośród 6 tysięcy członków Akademii 94% stanowili biali, a 77% to mężczyźni. Średnia wieku wynosiła wtedy 62 lata. A członkostwo w Akademii można uzyskać jedynie przez oficjalne zaproszenie od zarządu. I zarząd postanowił wszystko to zmienić. Zaproszenia do Akademii dostało właśnie 928 osób z 59 krajów. Oscar będzie zapewne dzięki temu bardziej kolorowy. Do grona nowych członków Amerykańskiej Akademii przyjęto także polskich twórców. Autora filmu Młyn i Krzyż Lecha Majewskiego, współreżyserka animacji Twój Wincent Dorotę Kobiele, a także twórcę charakteryzacji Waldemara Pokromskiego. Przypominam, że pierwsza osoba o ciemnym kolorze skóry, która dostała Oscara, była to Hoki McDaniel, pani, która grała piastunkę w filmie Przeminęło z wiatrem. Jest rok 1940. That I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting role during 1939 to Hattie McDaniel. Academy of Motion Picture Arts and Science, fellow members of the motion picture industry and honored guests. This is one of the happiest moments of my life, and I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble, and I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future.
I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you. Patryk Wega kręci film pod tytułem Plagi Breslau, który będzie kolportowany nie w kinach, lecz wyłącznie w internecie na platformie Showmax. To efekt fascynacji reżysera postaciami psychopatycznych, seryjnych morderców, takimi jak ten z Milczenia Owiec, i wrocławskimi kryminałami Marka Krajewskiego. Jednocześnie do filmu zaangażował reżyser Małgorzatę Kożuchowską, która na użytek tego projektu porzuca swoje dotychczasowe serialowe emplua i przygotowuje się do roli między innymi w ten sposób, że sypia tylko przez 2 godziny na dobę. Premiera w grudniu tego roku. A my ciągle doskonale pamiętamy Milczenie Owiec z roku 91. Fine. A killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. A rookie FBI agent is on his trail. He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Powstanie film biograficzny opowiadający historię życia i kariery prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Tytułową rolę zagra amerykański aktor Dennis Quaid. Robimy film dla republikanów i demokratów. Podobnie jak Reagan, przekraczamy politykę, zapowiada Quaid. Film będzie opowiadał o karierze aktorskiej i oczywiście politycznej Reagana, a także o jego wkładzie w upadek muru berlińskiego czy o jego walce z chorobą Alzheimera. Reagan po objęciu prezydentury. Today marks my first State of the Union address to you. A constitutional duty as old as our republic itself. President Washington began this tradition in 1790 after reminding the nation that the destiny of self-government and the preservation of the sacred fire of liberty is finally staked on the experiment entrusted to the hands of the American people. Amerykańska stacja telewizyjna Showtime pracuje nad serialem o życiu i karierze zmarłego w 2017 roku Rogera Ailesa, producenta i szefa prawicowej stacji Fox News, jednego z najpopularniejszych kanałów informacyjnych w Stanach. W głównej roli zobaczymy Russella Crowe, dla którego będzie to pierwsza duża rola w serialu. Roger Ailes po 20 latach odszedł ze swojego stanowiska po tym, gdy na jaw wyszły liczne molestowania seksualne, jakich dopuścił się wobec pracujących z nim dziennikarek. Później opinia publiczna dowiedziała się też, że Ailes będzie przygotowywał Donalda Trumpa do debat z Hillary Clinton. A Hillary Swank z kolei ogłasza, że w rozdaniu oscarowym w roku 2001 najlepszym aktorem okazał się Russell Crowe dzięki roli w filmie Gladiator. Russell Crowe, Gladiator. This is the first Oscar and the second nomination for Russell Crowe. He was nominated in this category last year for The Insider. A propos Oscara. Tiger powraca. To fabularny debiut operatorski Marcina Łaskawca, który pracował wcześniej przy kilku dokumentach i serialach. 22 czerwca otrzymał indyjski odpowiednik Oscara dla najlepszego operatora filmowego właśnie za zdjęcia do filmu Tiger powraca. A już w lipcu zaczyna pracę nad kolejnym bollywoodzkim filmem. Największa trudność w pracy nad filmem w Indiach to według niego wysokie upały, które dochodzą tu do 50 stopni. Thank you.
सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की। Władysław Pasikowski pracuje nad filmem o Janie Nowaku, jeziorańskim kurierze z Warszawy. Produkcja pod roboczym tytułem Kurier ma już scenariusz. Przyświeca nam myśl, by młodzi ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jakie znaczenie miało postępowanie zwykłego młodego człowieka w niezwykłych czasach, tłumaczy reżyser. Kurier opowie o dniach poprzedzających wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Pasikowski, jeden z najpopularniejszych polskich reżyserów i scenarzystów filmowych, to twórca m.in. Psów, Jacka Stronga czy Krola. Napisał scenariusz filmu na zlecenie producenta, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego. Najlepszym filmem w dorobku Władysława Pasikowskiego pozostają na razie Psy z roku 1992. Mam pracę dla siebie. Jaką? Za ile, nie pytaj. Powiedz jaką, to ja ci powiem za ile. Posiedzimy rok na bezrobociu, to inaczej będziemy grali. Twórczość Stephena Kinga na nowo stała się gorącym towarem w Hollywood. Ekranizacja tego zarobiła w ubiegłym roku ponad 700 milionów dolarów, stając się najbardziej dochodowym horrorem w historii kina. Aktualnie trwają zdjęcia do drugiej części. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano premierę nowego Cmentarza dla zwierzaków. A na etapie scenariusza jest też opowiadanie Kinga z 1978 roku pod tytułem Czarny lud. Tu warto przypomnieć, że tegoroczne badania czytelnictwa w Polsce pokazują, że pisarzem najchętniej u nas czytanym, obok Henryka Sienkiewicza, jest właśnie Stephen King. Za najlepszą jak dotąd ekranizację jego prozy uchodzi film Misery z roku 1990. You have a compound fracture of the tibia in both legs and the fibula in the right leg is fractured too. This was kind of a miracle you finding me. In a way I was following you. See, that's how I'm your number one fan and all. I've read everything of yours. You're very kind. I noticed in your case there's a new Paul Sheldon book. You want to read it? You'll never realize what a rare treat you've given me. Hollywood Chamber of Commerce, organizacja odpowiedzialna za słynną hollywoodzką Aleję Gwiazd, ogłosiła nazwiska osób, które otrzymają w 2019 roku swoje gwiazdy w tej alei. Jedno nazwisko na liście zaskakuje. Większość bowiem zapewne sądziła, że ma swoją gwiazdę już od co najmniej 30 lat, a tymczasem dopiero w przyszłym roku doczeka się jej Robert De Niro. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? I już lądujemy w polskim kalendarium filmowym. Kucharz, szerokim gestem, więcej, więcej pary, idioto! I wyciągasz parówki, parówki wyciągasz. Parówki! Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. To fakt. Był to jednak zamęt grubymi nićmi szyty i wiemy lepiej, jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Dlatego też te zniknięte parówki zewrą jeszcze bardziej nasze szeregi. Urodziny. Przed 112 laty urodził się aktor Włodzimierz Boruński. Uchodził za aktora charakterystycznego, a specjalizował się w rolach starych, mądrych Żydów. Ziemia obiecana. No tak, Buchholz nie żyje. Pan wie, miał fabrykę, miał miliony, był całym hrabią i nie żyje. A ja nie mam nic i w dodatku mam na jutro dwa protestowane weksle, ale ja żyję. Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg jest bardzo dobry. 97 lat temu urodził się Jerzy Stefan Stawiński, wybitny scenarzysta, zasłużony zwłaszcza dla powstania i światowych sukcesów tzw. polskiej szkoły filmowej w latach 50. i 60. minionego wieku. Pan Jerzy odszedł 8 lat temu. Jego tekst mówi Bogumił Kobiela w Zezowatym Szczęściu, rok 1960. Zupełnie nie wiedziałem, co krzyczeć. Trochę się bałem, że z powodu mojego nosa mogą mnie wziąć znowu za Żyda. Dlatego postanowiłem wykrzykiwać na przemian jedno hasło dla tych z przodu pochodu, a jedno dla tych z tyłu. A to już tylko dla samoobrony. Wodów prowadź! Wodów prowadź! Wyjdź na Madagaskar! Żyj na Madagaskar! Jak żyje marszałek Świnkły!
94 lata temu urodził się aktor Gustaw Ludkiewicz, zmarł w zeszłym roku. Twarz pamiętamy z ekranu, a głos choćby z tego zjawiskowego wykonania ballady Bułata Okudżawy. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Przed 90 laty urodził się aktor Jan Machulski. Odszedł 10 lat temu. Już na zawsze przede wszystkim Kasia Szkwinto. Zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes, lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwie. Par excellence? Ładnie powiedziane, ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków? Tak naprawdę powód był zawsze ten sam. Jaki? No, bo tam były pieniądze. Reżyser Jan Łomnicki urodził się przed 89 laty. Zmarł w roku 2002. Wśród wielu jego prac jest serial Dom. Dozorca Popiołek zeznaje przed sądem. Panie mecenasie, z jakiego głodu? Czy w naszej, kochanej Polsce Ludowej chleba komuś zabrakło? Słyszał ktoś coś podobnego? No, owszem, polędwicy może nie być. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Czyszynki. Proszę o spokój, bo każę opuścić salę. Tak, czy nawet kawy może nie być. Trzeba rozumieć przejściowo, ale chleba? No to już by był koniec świata. 79 lat kończy aktorka Iga Cembrzyńska. Gratulacje i życzenia. Pani Iga także chętnie i z sukcesami śpiewała. Na ekranie to na przykład w filmie swego męża Andrzeja Kondratiuka pod tytułem Gwiezdny pył. Gdy ogniste błonie, czuję chłodne twoje dłonie. Czuję dłonie i nie czuję, lecz ja tym się nie przejmuję. Dla kukaracza, dla kukaracza, karalucha zmieni tak. Dla kukaracza. A na festiwalowej estradzie pani Iga śpiewała choćby tak. Adela już zakłada suknię cienką. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka? Dla Kochasia, który odszedł w siną dal. Siną dal, siną dal. Dla Kochasia, który odszedł w siną dal. Karol Strasburger kończy 71 lat. Przypomnijmy anegdotę, bo pan Karol do anegdot przyzwyczaił nas swoimi wystąpieniami telewizyjnymi. Reżyserowi Jerzemu Antczakowi do roli hrabiego Toliboskiego w Nocach i Dniach nadał się taki jeden amant, który akurat był bożyszczem, ponieważ pokazał się w filmie sensacyjnym Agent numer 1. Nazywał się właśnie Karol Strasburger i dostał propozycję zagrania w superprodukcji Noce i Dnie, z czego się ucieszył, ale na krótko, bo zaraz dowiedział się, że na ekranie nie mówi ani słowa. Ma tylko pozbierać kwiatki i dać jednej pannie. Aktora zamurowało. On, gwiazdor, ma zrywać kwiatki bez jednego słowa? No ale trudno, parę złotych piechotą nie chodzi. Zdecydował się.
Kamera, akcja. W trakcie zbierania nenufarów na stawie nagle porzucił wszystkie te lilie, ruszył kłusem do brzegu i zaczął gwałtownie grzebać w spodniach. Wszyscy na planie zgłupieli. Na to Strasburger. Pijawki dostały mi się za wysoko. Zresztą pijawki tu czy pijawki tam bez znaczenia. Strasburger był przekonany, że tej głupiej sceny zbierania kwiatków na stawie i tak nikt nie zapamięta. Okazało się, że miał całkowitą rację. Lat kończy muzyk rockowy, lider formacji SBB, Józef Skrzek. Pisał sporo muzyki filmowej, ale najbardziej pamiętamy z jego dorobku fragment utworu pod tytułem Cięcie, ponieważ on stanowił sygnał telewizyjnego Studia 2. Lat stuknęło Andrzejowi Poniedzielskiemu. To satyryk, konferansjer, autor i aktor kabaretowy. Czasem filmowy, zwłaszcza serialowy. Najlepiej jednak radzi sobie pan Andrzej na estradzie, w żywym kontakcie z publicznością. Polski optymizm buduje się latami. To jest trudna praca, charuwa. Ona już powstanie, to działa w myśl takiego algorytmu. Mówimy sobie, tak, pada deszcz, ale tylko z góry. Stąd bierzemy naszą radość życia i chęć do działania. Badałem te obszary smutku, czy właściwie pesymizmu, optymizmu. Wyszło mi, że na naszych terenach polskich to nie ma wyraźnej linii, ani w sensie geograficznym, ani takim mentalnościowym, że to jest rodzaj szarej strefy, te obszary się na siebie nakładają. Tylko optymista od pesymisty nie różni się właściwie niczym. Optymista wydaje się być człowiekiem, który uważa, że oto świat stoi przed nim otworem. Pesymista właściwie uważa tak samo, tylko pesymista wydaje się wiedzieć, o jaki otwór chodzi. I ostatnie urodziny. 83 lata temu urodził się reżyser Krzysztof Szmagier. Najlepiej wychodziło mu reżyserowanie filmów o milicji, jak na przykład Zapalniczka czy Przygody psa cywila. Ale ten najważniejszy w jego dorobku serial kończył się tak. Ukołysany tym romantycznym, milicyjnym saksofonem, do widzenia, mówi państwu Wiesław Kot.